Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. Dzisiaj gościem rzeczy o polityce jest posłanka platformy obywatelskiej, pani Monika Wilichowska. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu. A wydarzeniem dnia, jak na razie, a przecież dopiero jest poranek, nie powiem, że wczesny, ale poranek, są tak zwane taśmy Kaczyńskiego. Już termin został ukuty. Gazeta Wyborcza publikuje. Taśmy z nagrań rozmów prezesa Prawa i Sprawiedliwości, rozmów biznesowych dotyczących spółki Srebrna i dwóch wieżowców, które na działce. Przy ulicy Srebrnej miały być wybudowane. Czy sądzi Pani, że takie kulisy załatwiania interesów Fundacji Srebrna mogą zaszkodzić prezesowi? Myślę, że to jest narracja nie tylko na dzień dzisiejszy, tylko będziemy o tym mówić przez najbliższe tygodnie, bo otóż dzisiaj legła w gruzach cała narracja budowana przez partię rządzącą, przez prawo i sprawiedliwość o tym, że nie są gangsterami, nie są biznesmenami, są prostymi ludźmi. No, ale to Prezes pani gangster Kaczyński... gangstera z biznesmenem? Pre... Gangsterami? Może, za mocno. No, może za mocno. Powiedzmy biznesmenami. Prezes Kaczyński przedstawiany był jako nieporadny człowiek, bez kierowcy, bez konta. Okazuje się, że nie jest do końca takim ascetą. Powiedziałabym, że w ogóle nie jest ascetą. No ale to może swoją jego postać, szczególnie wśród... Elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, własnych działaczy, bo skoro potrafi robić interesy, zarabiać pieniądze dla partii, a kiedy trzeba wycofać się z interesu, to jest silnym człowiekiem. Tu się z panią redaktor nie zgodzę, dlatego że srebrna budowana była przez prezesa Kaczyńskiego od lat 90. Spółka uwłaszczyła się na majątku Skarbu Państwa. Z tym prawdopodobnie tzn. cały czas pis mówi, że walczy, ale tak się stało. Spółka jest warta 12 milionów. W spółce zasiadają ludzie, Ludzie bardzo blisko związani z prezesem Kaczyńskim. Są to jego kierowcy, jest to jego sekretarka, są to również w zarządzie zasiadają również politycy związani z partią Prawo i Sprawiedliwość. Rozmowy, które zostały dzisiaj upublicznione, no, wskazują na jedno, że te interesy nie są do końca jasne bo jeżeli my y, słyszymy w dialogach że na przykład prezes narodowego, nie narodowego banku P PKO miał dać jakieś pieniądze a nie wiemy, do końca jakie, nie wiemy do końca jakie pieniądze i w jakiej wysokości na jakich warunkach no tak, ale jaki mało to wiemy. miał być kredyt no tak ale ta sytuacja I będzie przekroczenia prawa złamania prawa ta sytuacja nikt będzie rozwojowa tak ale ta sytuacja będzie mocno rozwojowa my jako opozycja będziemy y, Pytać, będziemy dopytywać. No właśnie, będziecie pytać, ale te pytania zapewne pozostaną bez odpowiedzi, bo przecież w interesie partii rządzącej nie jest to, żeby opozycji opowiadać o swoich interesach. Jak pani mówi, nie do końca jasne. No tak, tylko że chyba tych problemów e, afer e, w, się nawarstwia, bo mamy aferę związaną e, z KNF-em, którą która jest przykryta, nie wiem, może aresztowaniem byłego rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej i byłego posła PiSu. Mamy zamiecioną pod dywan aferę związaną z PCK, z Dolnośląskim PCK, gdzie w tle stoi pani minister Zalewska. Mamy aferę świeżą też z wczoraj, która jakby też zeszła na dalszy plan związaną z KGHM. Otóż chrześniak, zdaje się, pana ministra Lipińskiego ustawiał przetargi na ponad 3 miliony złotych. Aferę związaną z Polską Grupą Zbrojeniową. Mamy aferę z Narodowym Bankiem tak, Polskim. My, jako jakiś... politycy opozycji, też nie nadążamy i chyba państwo też nie nadążamy, jakby też komentować i do końca sprawdzać może tych właśnie, spraw. Afera goni aferę. Ale y, często jest tak, że finał jednak jakiś y, zaczyna być prawdopodobny, tak jak przy y, wczorajszych y, zatrzymaniach. Główną osobą jest y, Bartłomiej M., były rzecznik ministerstwa. Y, Obrony narodowej. Wydawało się, że została odsunięty sprawa przycichła, tak jak pani mówi, ale nie okazuje się jednak, że śledztwo, postępowanie i te aresztowania następują. Zobaczymy. Jaka będzie decyzja sądu, czyli państwo działa, jak mówi Prawo i Sprawiedliwość? Nie zgodzę się z tym zupełnie, dlatego że my jako opozycja, jako Platforma Obywatelska złożyliśmy 10, 10 zawiadomień do prokuratury, które były umorzone. Dzisiaj będziemy mocno mówić o tym, żeby one były wszystkie z powrotem uaktualnione i aby zostały wznowione śledztwa. Bartłomiej Misiewicz jest chyba gdzieś tam na końcu tej góry lodowej. Przecież miał, był protegowanym wiceprezesa partii, ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. To, to nie przestępstwa na razie. No, na razie nie, ale sprawa jest. Dzisiaj Rzeczpospolita publikuje sondaż, w którym notujemy wyraźny spadek notowań Prawa i Sprawiedliwości. Umacnia się... Opozycja cały czas jednak jest opozycja o włos od ewentualnej większości sejmowej, gdyby przeliczyć to poparcie na mandaty. Co się dzieje w opozycji? Podobno nikt nie chce z Platformą za bardzo rozmawiać. Nowoczesna się obraziła, PSL buduje nowe centrum. Co, co dalej będzie? Grzegorz Schetyna stoi na czele Koalicji Obywatelskiej. W minioną sobotę mieliśmy konwencję, wraz z nami była inicjatywa polska. Wciąż zapraszamy inne Ale nie było sił... Katarzyny Lubnauer i nowoczesnej. Bardzo żałuję, dostała zaproszenie, nie skorzystała z niego. Być może musi kilka rzeczy sobie przemyśleć. Drogi i drzwi do koalicji obywatelskiej są otwarte dla nowoczesnej i wszystkich demokratycznych europejskich ugrupowań, tak aby stworzyć jedną wielką siłę, która za kilka miesięcy odsunie PiS od władzy. PiS, który depcze praworządność, łamie konstytucję i wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej. A dla Platformy, jako partii, jest lepiej, żeby startowała samodzielnie, czy lepiej, żeby startowała z wszystkimi przyległościami w dużej koalicji? Bo nie jest jasne, jak przekładają się głosy, które zdobywają poszczególne partie, na poparcie dla całej takiej wielkiej koalicji. Grzegorz Schetyna jest politykiem przewidywalnym, pracowitym, odpowiedzialnym. I on już wiele miesięcy temu założył, że musimy iść szerokim frontem szerokim frontem, żeby odsunąć pis od władzy i będziemy dalej budować szeroki front. Wspomniała pani o konwencji. To miała być pierwsza i pewnie będzie pierwsza z cyklu. Konwencji wyborczych. Rok jest intensywny. Najpierw wybory europejskie, potem parlamentarne. Tak. Dlaczego najpierw kobiety, żeby mieć to już z głowy, pogadać o kobietach, coś napisać i ruszyć dalej do prawdziwych męskich tematów? Nie, dlatego, że w maju 2018, 2018 roku wraz z posłankami Platformy Obywatelskiej postanowiłyśmy sobie, kiedy. Sejm był bardziej zamknięty niż otwarty, otoczony kordonami policji, barierkami i jeszcze byłyśmy narażone na focha pana marszałka Kuchcińskiego, który albo wpuszczał nas, naszych gości, albo nie wpuszczał i dużo wydarzeń naszych nie mogło się w Sejmie odzywać. Pojechałyśmy y, odbywać, pojechałyśmy w Polskę na cykl otwartych spotkań. Stworzyłam taki projekt, ponieważ jestem jego koordynatorką y, sprawa Polek. Y, do tej pory odbyło się 52 otwarte, dyskusyjne, czasem sporne spotkania, prawie we wszystkich regionach y, Polski. To tam budowały Byłyśmy, budowaliśmy nasz pakiet dla kobiet, który był przedstawiony jako deklaracja styczniowa właśnie na I konwencji. I wszystkie ta postulaty konwencja... się znalazły w tej deklaracji? Tak, jeszcze skończę, ta konwencja jest tylko przystankiem, ponieważ my nadal będziemy odwiedzać… Czyli projekt działa. Tak, projekt działa, będzie dobudowywany. No to jak z tymi postulatami? No, które... Prawie wszystkie y, znalazły swoje y, miejsce właśnie. To w znaczy, że I te bo... najważniejsze, te pierwszorzędne, które zajmowały takie właśnie. Ale no, czy to znaczy, zanie. że podczas spotkań nie rozmawiano o aborcji? Na Oczywiście, przykład, że rozmawiano. Aborcja się nie znalazła w deklaracji? Nie, nie, nie znalazła się. W żaden sposób. Nie, znalazła się. Tak naprawdę, jeżeli popatrzymy, jeżeli zbudujemy edukację, jeżeli będzie powszechniejszy dostęp do antykoncepcji, w tym dostęp do tabletki Dzień Po, plus uporządkujemy klauzulę sumienia, która obecnie jest promowana i wśród aptekarzy, i wśród lekarzy przez rządzących, to spowodujemy, że obecnie obowiązujące prawo nie będzie martwe, tylko będzie funkcjonowało i polki będą mogły się czuć bezpiecznie w tych trzech przypadkach, które to prawo przewiduje. To jest realna rzecz, to może do wykonania. trzeba to było napisać w deklaracji. Chłopie, takie zdanie. Myślę, że jasno to Państwu wyjaśniłam. Właśnie. Jeśli zbudujemy te trzy aspekty i połączymy je, to, to prawo zacznie działać. W tej chwili jest martwe. Tak jak martwa jest konwencja antyprzemocowa, którą Platforma Obywatelska kilka lat temu y, przyjęła. Pytam o aborcję, y, dlatego że wiadomo, y, iż w Platformie Obywatelskiej są różne poglądy na ten temat. Tak. Y, I miałam wrażenie, y, oglądając obrady czy czytając dokumenty konwencji, że to jest taka próba pogodzenia wody z ogniem, że z jednej strony jest to, co robicie Panie podczas spotkań i te działania z kobietami, które prowadzicie, jest to, co wnosi Barbara Nowacka, czyli dość konsekwentnie takie prokobiece czy nawet feministyczne poglądy, no ale jest też druga strona. I to zaowocowało odrzuceniem choćby projektu, ratujmy kobiety przez wstrzymywanie się od głosu, nieobecności już nie chcę wszystkich tych grzechów platformy powtarzać, ale fakt jest faktem. Więc czy sądzi Pani, że takie działania odbudują wiarygodność platformy w tej sprawie? Ja Monika Wielichowska zasiadam w liberalnym skrzydle platformy obywatelskiej, ale mam świadomość, y, jakie jest ułożenie teraz y, w Sejmie, że jedyne prawo, które obecnie może wyjść z Sejmu, to tylko zaostrzenie przepisów aborcyjnych, a nam chodzi o to, żeby stworzyć jakieś realne działania. To, jakie projekty będą pojawiać się i przez kogo składane w w przyszłym Sejmie i jak on będzie wyglądał, no to też czas pokaże. Na razie mówimy o realnych działaniach, a to jest realne do zrobienia. A gdyby pani mogła wyobrazić sobie taką sytuację, że już jesteśmy po wyborach, pani jest w Sejmie i może pani działać na rzecz złożenia któregoś z tych pomysłów, które Platforma przedstawiła, który byłby pierwszy? Na pewno konwencja antyprzemocowa, która leży, a mamy do czynienia z przemocą nie tylko seksualną, fizyczną, psychiczną, ale też ekonomiczną, której pojęcie jest takie odległe jeszcze u nas. To na pewno. Na pewno zajęłam się urlopami tacierzyńskimi, aby wyrównać szanse na rynku pracy kobiet i mężczyzn. Ale wielu mężczyzn mówi, nie chcemy takich równych szans. Nie interesuje nas to. Na pewno zbudowałabym edukację i dostęp do antykoncepcji. To na pewno. Czy sądzi Pani, że w... W tej kwestii platforma może liczyć na wspólny front z innymi ugrupowaniami opozycji, czy raczej będzie to ostra konkurencja. Patrzę na pakiet, który przygotowuje ruch Roberta Biedronia, też dość konsekwentny, żeby nie powiedzieć, radykalny, szerszy niż to, co proponuje platforma. Swój program ma też Sousz Lewicy Demokratycznej od lat zresztą. I też konsekwentnie są mniejsze partie, takie jak Razem, które chce sprawdzać dobre intencje Platformy Obywatelskiej w tej sprawie swoimi projektami. Jak to będzie wyglądało? No, to się okaże. Nie sztuka przygotowywać projekty, sztuka wdrażać je w życie i zdobywać większość i szukać takiego porozumienia. Mam nadzieję, że Robert. Szukacie. My szukamy, choć wydaje mi się, że Robert Biedroń nie za bardzo. A przecież kiedyś z kimś będzie musiał usiąść do wspólnego stołu, by właśnie budować, by szukać porozumienia. Właśnie z taką osobą jak ja. Jestem liberałką, z Robertem znam się kilka lat. On wie, jak ja głosuję podczas takich światopoglądowych głosowań, ale jeżeli on, on hejtuje to, co robię, no to nie jest w porządku do końca. A sam Biedroń mówi, zdaje się nawet bardzo otwarcie, że po wyborach wyobraża sobie spokojnie taką koalicję z Platformą Obywatelską. Bo z kimś trzeba rządzić, może warto na przykład przygotować jakąś wspólną konferencję okrągły stół przed wyborami w sprawach kobiet to jest możliwe. Opozycja o jakiejś jednej. Wszystko jest, rzeczy, jest pani redaktor możliwe umie wszystko jest możliwe. Razem, wszystko, wszystko jest możliwe. Ja Roberta Biedronia zapraszam do, na wspólne spotkania, abyśmy sobie porozmawiali na, na te wszystkie tematy, które nas łączą, a wiele, wiele nas łączy i tak apeluję do Roberta Biedronia, żeby rzeczywiście nie niezajmować zajmował się hejtem, bo buduje wtedy PiS i, i zbuduje większość PiS w przyszłym ASLD? Sejmie. Oczywiście jest tam miejsce też. przy tym stole dla, oczywiście, dla SLD? oczywiście. A w koalicji przyszłej? Ależ też. Tak. Czy sądzi pani, że na te wszystkie pani otwarcia, jak, jak mówi się przy grze w karty, konserwatywne skrzydło Platformy będzie się zgadzać i rzeczywiście jest tak, że wszystko jest możliwe? Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej podjął już dawno decyzję o jak największej, największej, jak najszerszej koalicji, aby nie rozpraszać opozycji. My widzimy co dzieje się na Węgrzach. Tam poprzez taką rozproszoną opozycję niewiele opozycja może zdziałać i Orban wygrywa i dzieli. I robi to, co chce, a Kaczyński idzie dokładnie tą samą, tą, tą samą drogą. A czy Barbara Nowacka nie zabiera trochę poparcia głosów, wyborców, elektoratu temu kobiecemu lobby w platformie? Nie, nie sądzę. Współpracujemy, współpracuje nam się dobrze. To chyba też było widać na konwencji. Ona była przygotowana wspólnie. Tu też wielki ukłon dla pani marszałkini Małgorzaty kidawy bońskiej bo, bo jakby jej pozycja, jej zdanie było, było dla mnie też bardzo ważne. Przy Dzięki. przygotowywaniu tej konwencji. I dziękuję też posłankom, bo to one... Jeżdżą po Polsce, uczestniczą w tym projekcie, nie pracując w swoim regionie, ale wiemy, jak to jest bardzo ważne. I wywierają na Schetyny, tak co to też było, Tak jest, kobiety wygrają te wybory. Bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo. rozmowę. Moim gościem była kobieta, posłanka Platformy Obywatelskiej Monika Wielichowska.